Jak się macie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale i dzisiaj chcę Wam przedstawić kolejną grę planszową, kolejną wielką, ogromną, epicką grę planszową Voidfall. W tej grze będziemy starali się naszych startowych sektorów podbić obszar kosmosu. Jest to rozgrywka solo, więc wszystko tutaj się będzie działo na mojej planszy gracza poprzez zagrywanie moich kart. Jak to będzie w praktyce? Zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda wygrać. Ustawiłem sobie scenariusz poziom trudności średni. I czekajcie, co Wam tutaj mogę powiedzieć o tej mapie. Jest to drugi scenariusz, który się nazywa End One for All. Z ciekawych obszarów, oczywiście mój frakcyjny kafelek domowy. Dzisiaj będę grał frakcją Marqualos. Jedną, którą mają specjalną kartę, to jest Kim. Ta karta zastępuje kartę Innovation, więc będę mógł w pierwszej turze już ją zagrać i pozyskiwać technologię, jak będę chciał oczywiście. W przygotowaniu otrzymałem jeden żeton Bounty, który mi dał dwa jedzenia. Mam dwa trade tokeny i jedną ekstra startową agendę. Poza tym mam trzy jednostki moich korwet na moim drugim kafelku, gildię jedzenia, bankowości oraz energii. Startowe kryzysy to jest Golden Age, muszę mieć 20 lub więcej produkcji moich zasobów. Na razie mam 1, 2, 3, 4, więc troszkę mi brakuje. A jeżeli chodzi o ten ekonomiczny kryzys, to jest Head of the Spear i muszę ulepszyć swoją startową technologię, którą są właściwie Autonomous Drones. W walce jako atakujący mogę rzucić żeton handlu, żeby dostać jeden approach i jeden salvo absorption. No i w fazie C, evaluation, będę mógł taki żeton odrzucić, aby automatycznie wygrać walkę. Technologie, jakie mi się trafiły, to jest cloning, orbital docks, destroyers, cybernetics, energy cells, combat replicators, starbases i torpedoes. Przy czym te górne są zaawansowane do pozyskania od drugiej tury. Z ciekawszych kafelków mamy jeden, który podnosi moją produkcję energii i materiałów o jeden oraz zawsze jak zagrywam kartę development, to wystawiam dwie jednostki na ten kafelek. Mamy upadły dom, który ma opcję dostania technologii cloning albo destroyers i za jeden nauki mogę podnieść swój najdalszy tor. Do tego mamy ten obszar, który da mi dwa jedzenia i pozwoli uaktywnić jedną jednostkę floty. I mamy ten kafelek, który jest najciekawszy dla mnie tak naprawdę, bo on pozwoli mi poruszyć korupcję. To jest mniej ciekawe, ale zawsze gdy wykładam podstawową gildię jedzenia, energii lub materiałów na tym kafelku, to mogę podnieść jego populację. Więc to mi pozwoli wystawić tu trzy gildie i potencjalnie podnieść ten kafelek na 6 po to, aby oczywiście spełnić cele tych tutaj safe havens. Dodam jeszcze może, że tutaj trzy karty heroic, które mam na start, to jest reinforcement, leadership oraz development. I myślę, że jestem przygotowany do gry, więc zaczynamy od tego. Oczywiście faza A jest praktycznie cała zrobiona w przygotowaniu, więc przechodzimy do fazy B i odkrywamy nową kartę. Mamy tutaj, może tu położę, Remnants of the Domineum. 5 tur będę mógł rozegrać, więc całkiem spoko. Muszę położyć bounty żeton na przyległym polu Voidborn z najmniejszą populacją i jeden reclaim oraz sector defense na przyległym w sektorze Voidborn z najwyższą populacją. Jako bonus będę mógł wystawić gildię albo instalację od razu. Na koniec rundy będę, jeżeli będę miał 6 jednostek w sektorach, będę mógł albo usunąć korupcję, albo przesunąć. A jeżeli na dowolnym torze
technologii będę na 1 plus poziomie, czyli na którymś z tych, to będę mógł dostać albo dwa kredyty, albo jeden żeton. Bardzo ciekawy jest ten żeton, bo moja frakcja się opiera tak naprawdę na nich. Więc przemyślmy. Przemyślimy oczywiście strategię, żeby gdzieś przesunąć się dalej, zwłaszcza, że na tym torze jestem blisko, bo tak naprawdę dwa razy tylko muszę się przesunąć i już będę. Dobra, przyległe, że sektory Voidborn, które są koło mnie, to są te dwa. Oba mają taką samą populację. Więc myślę, że będę chciał atakować ten sektor. Więc położę sobie ten Reclaim Token w tym miejscu oraz Sektor Defense tutaj, a Bounty Token położę sobie tu. Dobra, zaczynamy pierwszą turę od tego, że odkrywamy kartę. Jest to jedynka, więc będzie to Corrupted but not broken. Muszę wystawić dwie jednostki w skorumpowanym sektorze, albo jako kara to mogę położyć korupcję na agendę Might. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobrze, myślę, że ułożyłem sobie tą układankę. Zacznę od tego, że zagram swoją frakcyjną kartę, ale po to, żeby zagrać kartę Heroic Leadership. Mogę zagrać dowolną kartę, żeby dopasować do niej. I będę chciał stąd zrobić dwie rzeczy. Pierwsza to jest odrzucenie mojego żetonu, aby usunąć korupcję oraz wykonać akcję z mojej preferowanej karty. Mam takie dwie karty preferowane, polityka oraz właśnie skim. I będę z tej karty skim chciał wykonać akcję dobrania technologii, więc wydam jeden kredyt, jeden nauki po to, aby wziąć technologię i technologię, którą wezmę, to będą torpedy. One w bonusie mi dają dwa materiały. Mogę wystawić jednostkę do swojego sektoru domowego. I mogę jeszcze wam powiedzieć, co one robią w ogóle. W czasie walki, jeżeli mam przynajmniej jedną korwetę, to zadaję jedno obrażenie w pierwszym ataku salvo, więc to się bardzo przyda. To sobie wsunę pod planszę. I teraz drugą akcją z tej karty będę chciał wydać dowolny zasób, będą to materiały, po to, żeby usunąć Harbingera z planszy i to będzie ten jegomość. Więc cała moja tura poszła. Tutaj będę chciał z tej karty, nie chcę jej na pewno dokładać, żeton korupcji mi trochę szkoda na nią, więc będę chciał po prostu dołożyć korupcję na tą agendę. I ta karta nam spada. Nowa runda się zaczyna od tego, że odkrywamy kryzys. Jest to kryzys poziomu drugiego. I tym razem mamy Disharmony in Leadership. Jeżeli zagrywam z agendę z ręki, to muszę anulować bonus, który daję przy zagraniu. W innym wypadku muszę przyjąć atak na siebie. Myślę, że atak będzie ciekawą opcją dla mnie bardziej, gdyż w tym momencie atakują mnie za zero, więc nic mnie to nie będzie bolało, więc przechodzę dalej do swojej rozgrywki. Drugą kartą, którą zagram, to będzie polityka. I zacznę, myślę, od tego, że zagram to ze swoim żetonem. Będę chciał wykonać wszystkie trzy akcje. Pierwsze jest bardzo proste. Wydaję jeden kredyt, aby otrzymać żeton handlu i poruszyć korupcję. Spaczenie. Nie będę chciał poruszać, wezmę sobie żeton handlu i z bonusu, który otrzymam, to będą dwa kredyty. Myślę, najbardziej mi to pasuje. Co prawda punktują mi moje żetony bounty, ale planuję w przyszłości pozbyć się całkowicie tej agendy. Ona aż tak dużo punktów nie daje, więc swojej strategii na niej nie będę opierał, chociaż ciekawą opcją akurat jest to, że mi się trafił Combat Replicators, które zawsze jak atakuję, to dostaję taki jeden żeton.
Chociaż ja planuję podbić jeszcze może ze dwa sektory, może tędy dotąd dojdę i to będzie tyle, jeżeli chodzi o moje ataki na tą rozgrywkę, więc niech będzie tak jak tutaj zadecydowałem, dwa kredyty dostałem, więc mam już razem trzy. Drugą akcją będę chciał zrobić tą. Wydam dwa energii oraz jeden kredyt i mogę w dowolnej kolejności zrobić tak naprawdę, więc najpierw zrobię atak. I atak, który przeprowadzę, to będzie na ten sektor, o czym myślałem wcześniej, tymi dwoma jednostkami. I teraz w tym momencie, podczas walki, mogę odrzucić swój żeton handlu dzięki mojej technologii. Jak jestem atakującym, mogę dostać jeden salvo, jeden approach, absorption. W fazie approach nie ma tutaj żadnych ataków, więc przechodzimy do salvo. I tak, oni mają inicjatywę strzelę o piersi, ale ja mam jeden właśnie absorption. Ja strzelam drugi i dzięki moim torpedom zadaję jedno dodatkowe obrażenie, więc zabijam im dwie. W drugim kroku salwo ja mam dwa inicjatywy, więc strzelam pierwszy, no i to eliminuje naszych przeciwników. Walka wygrana bez strat. Pierwsze co, to otrzymuję żeton i za wygraną walkę zliczam wszystkie punkty, czyli 2 na 12, że dostaję dwa żetony bounty. Więc mam taki woreczek, w którym mam wszystkie żetony i co tu mamy. Tutaj dostanę jeden energii i jeden materiału, a tutaj dostanę jeden jedzenia i jeden energii, więc całkiem spoko. Jedzenie idzie na 6, energia pójdzie na 2 i materiały pójdą na 4. Plus to będą też punkty na moją agendę, bo już mam 3 takie żetony. Następnie będę chciał zrobić tą drugą akcję, aby ulepszyć żeton z drugiego na trzeci. Oczywiście tutaj jeszcze mogłem poruszyć tą korupcję, ale nie chcę jej poruszać, ponieważ ostatnią rzeczą jest wydanie jednej nauki. Zostaje mi jeden po to, aby ruszyć niebieski rząd i on mi pozwala usunąć korupcję z sektoru, więc znaczy ogólnie usunąć korupcję, usuwam ją z tego sektoru, nigdzie indziej więcej nie ma. Dobrze, ten żeton wraca z powrotem. I na koniec wybieram, żeby wziąć karę. Będzie to atak na mnie za 0. Więc czy tu zaatakują, czy tu zaatakują, to i tak wygrywam. W tym momencie nie ma to znaczenia. Mogę śmiało przejść do kolejnej rundy. Zagrożenie pierwszego poziomu i jest to Price of Greatness. Po tym jak zagram agendę z ręki, muszę wydać jeden dowolny zasób. No to jest całkiem spoko. Kara to jest taka, że mogę albo sobie zdegradować jednostkę z mapy, lub położyć jedną na ten sektor. Ten sektor planuję atakować, więc chyba nie będę chciał tego robić. Na razie myślę, że ten kryzys wpuszczę na planszę. Dobrze, kolejną kartą, którą zagram w swojej turze, będzie to Temptation. I zacznę może od tej akcji, że przyjmę agendę sobie, agendę mówię, spaczenie. Spaczenie sobie położę na razie tutaj. I mogę tak, przesunąć dowolny tor o jeden. Będzie to ten tor, który od razu pozwoli mi zbudować gildię. Myślę, że dla bezpieczeństwa zbuduję sobie gildię jedzenia w tym miejscu. I zawsze jak buduję tutaj podstawową gildię, to zwiększam populację o jeden. Więc przyrost mojego jedzenia, też poziom przyrostu mojego jedzenia idzie z 2 na 6, o 4 więcej. No i mogę podejrzeć jeszcze dwie karty z następnego cyklu. Więc będzie to Growing Menace albo Strength in Numbers. Ta pierwsza pozwala mi tak. W każdym otwartym lifcie dokładam Harbingera, czyli tutaj.
w każdym sektorze Voidborn, który jest przyległy do Rift, będę musiał umieścić ten żeton Reclaim. To są te dwa sektory przyległe. Chociaż nie, ten żeton, ten sektor nie jest Voidborn tak naprawdę, więc tutaj nie muszę. Aż sobie zerknąłem do księgi scenariuszy. Zapomniałem tutaj umieścić wojsk, bo ten sektor jest Voidborn, a ten sektor nie jest, więc po prostu w złym miejscu to położyłem. Więc tutaj też ten reclaim bym dołożył, by były już trzy, co jest całkiem spoko. Każdy gracz do tego może się wymienić zasobami z innym graczem do czterech zasobów. Właściwie jeden gracz tak naprawdę, no to akurat mnie dotyczy. No i tutaj w fazie C muszę dołożyć jedną jednostkę Voidborn w każdym sektorze, w którym jest Harbinger, czyli by ich doszło sporo. Ale daje mi to 6 tur, co jest fajne. Za każdy żeton Reclaim dostaję żeton Bounty, ciekawe. I jeżeli mam 0 tych żetonów, to mogę usunąć korupcję. Druga karta, tylko 4 tury. Muszę dołożyć żeton Voidbornów i jednostkę Voidbornów i gildię bankową do przyległego sektoru Voidborn. Raz muszę położyć korupcję na agendy wsparcia, ale w nagrodę mogę albo aktywować, albo wystawić 2 jednostki. Jeżeli będę miał 5 budowli baz kosmicznych albo sektorów obronnych, dostanę żeton handlu. A jeżeli moja konsumpcja będzie mniejsza lub równa niż 4, to dostanę 4 punkty i będę mógł usunąć korupcję. No i wydaje mi się, że ta karta by była lepsza dla mnie, przynajmniej w tym momencie, ale 6 tur jest dużo bardziej kuszące, więc decyduję się wybrać tą drugą. Więc ta, która to idzie? Ta idzie na spód, ta idzie na górę, czyli ją odkryję. No i ta jest ciągle aktualna, pierwszego cyklu. Dobrze, i mogę wykonać jeszcze preferowaną akcję z jednej z mojej karty. I będę chciał zrobić tym razem z polityki, bo zależy mi na agendzie. W tej karcie muszę wydać jeden kredyt i jedną naukę, a w polityce wystarczy, żebym ruszył naukę i za jeden nauki oczywiście. Ruszył naukę, ruszył tor polityki, czekolwiek się nazywa, o jeden i przez to mogę pozyskać technologię. Technologię, którą będę chciał pozyskać, to jest Starbases. W fazie walki one dają jeden approach damage, jak ktoś mnie atakuje. Mogę mieć tylko jeden taki żeton na sektorze. Kiedy wystawiam jednostki, to każda taka baza liczy się jako stocznia. I kiedy wystawiam, to mogę też podnieść populację w tym sektorze. Jako bonus od razu taką jedną bazę będę chciał wystawić. I wystawię sobie ją na razie tutaj, więc dzięki temu moja populacja wzrasta o 1. Więc poziom produkcji energii też wzrasta o 1. Więc to sobie wsuwam. 2 technologie, więc cel został całkiem dobrze zrealizowany. Zawsze mam taki cel, żeby pozyskać jedną technologię, jedną agendę, no i podbić jeden sektor. I najlepiej zrobić czegoś 2 razy. Albo 2 technologie zdobyć zamiast jednej, albo 2 sektory podbić, albo 2 agendy wziąć. Jak się uda jeszcze więcej czegoś robić, więc jest jeszcze lepiej. I dobrze, i tak jak mówiłem, ten kryzys będę chciał sobie po prostu dołożyć na planszę. Myślę, że możemy wyciągnąć kolejną kartę. Jest to wojna. Wojna, nie ma żadnych modyfikacji. Jeżeli się obronię, to dostanę 2 punkty wpływu. Dobrze, kolejną kartą, którą zagram, to jest Prosperity. Wydam jeden materiał. 4 na 3 schodzę, aby przesunąć się na tym torze. Natychmiastowy bonus jest przesunięcie się o kolejną pozycję i teraz mogę wystawić gildię. Będę chciał wystawić, myślę, gildię bankowości. Nie bankowości. Będę chciał wystawić gildię, niech będzie energii.
w tym sektorze. W związku z tym podnoszę populację tutaj o 1, więc przyrost energii idzie mi z 3, poziom produkcji z 3 na 8. No i jedzenia też o 1, z 6 na 7. Drugą akcją będę chciał deaktywować jedną jednostkę. Płacę 1 materiał, 1 energii. Po to, aby dobrać agendę i wystawić instalację. Instalacja to będzie oczywiście baza gwiezdna. Jak ją wystawiam, to mogę podnieść populację na obszarze. Więc wzrasta mi poziom produkcji z 7 na 8 i energii z 8 na 9. I agenda to będzie ta, wealth, ale ta tutaj to punktuje za kredyty. Być może będę coś miał, te żetony jest ciężej. Wezmę sobie dwie nowe w ciemno. I co tu mamy ciekawego? Ta, jeżeli mam 4 technologie, dostaję 4 punkty i za każde 2 nieskorumpowane obszary 5 punktów, tak średnio. Tutaj, jeżeli mam żeton o wartości 5, daje mi 6 punktów i za każdą technologię z ulepszoną daje mi 4, więc obie są tak naprawdę mało punktujące w tym momencie. Myślę, że wezmę tą póki co na rękę, więc tą z powrotem kładę na spod talii. I rozpatrujemy na koniec tury wojnę. Atakują mnie za 1, ale nieważne gdzie wlecą, czy tu, od razu się o bazę rozbiją, więc celować będą w ten sektor, bo ma większą populację. Nie ma to znaczenia, tak w tym przypadku udało mi się wygrać, więc dostaję 2 punkty wpływu, 14. I ta karta wojny już spada z gry. Nowa, ostatnia tak naprawdę runda, 5. I to będzie karta numer 1 oczywiście. I teraz mamy Imperial March. Kiedy dostaję żeton, to muszę mieć przynajmniej wartość 5 wszystkich moich żetonów. Karą jest skonsumowanie technologii. Kiepski trochę wyszedł. Na tą kartą, którą zagram, będzie to Development. Będę chciał go zagrać razem ze swoją agendą, którą dopiero co pozyskałem. I do tego będę chciał zagrać Heroic Development. I od razu pierwsza akcja za 2 materiały. Z 2 na 0 spadam. Mogę wystawić gildię i podnieść populację w tym samym sektorze, w którym wystawiam gildię. Wystawię swoją pierwszą gildię nauki, myślę. I podnoszę populację na 4, więc produkcja energii idzie na 10 i pierwsza produkcja nauki, poziom produkcji na 4. Następnie wydam 3 dowolne zasoby, albo... No dobrze, wydam 3 dowolne zasoby. Będą to 3 jedzenia. I odzyskuję z powrotem 4 dowolne zasoby. Będą to 3 jedzenia oraz powiedzmy 1 nauki. I teraz mogę wystawić gildię. Gildię, którą będę chciał wystawić, to będzie gildia materiałów. I populacja mi się już jest maksymalna, więc nie mogę zwiększyć, po prostu poziom produkcji materiałów zwiększam z 1 na 7. I oczywiście akcja z mojej agendy zagranej pozwala mi wystawić gildię. Będzie tu gildia kredytów w tym miejscu, więc poziom produkcji kredytów idzie o 4, z 2 na 6. I od razu mogę zrobić produkcję kredytów, więc produkuję 3 kredyty z 2 na 5. Agendę sobie oczywiście wsunę pod planszę. No i tutaj lepiej wyjdzie mi, bo nie mogę sobie pozwolić dołożyć tej karty, bo atakowali mnie za 2 plus 1 to 3, więc jakby mi wlecieli w moje sektory, to no mógłbym rzucić żeton, żeby to wygrać, ale nie chcę, a to jest 5 punktów tak naprawdę dla niej, więc skonsumuję jedną technologię i to musi być technologia z punktami,
Myślę, że nie będę chciał skorzystać z destroyery nie mają punktów. Z Orbital Docks myślę, że nie będę chciał skorzystać, chociaż może ciężko powiedzieć. Myślę, że już z Cybernetics nie będę chciał skorzystać dobrze, więc to technologie konsumują. Oczywiście teraz tak popatrzyłem, że w międzyczasie mam przyrosty 5 plus 8 to 13, plus 4 to 17, plus 3 to jest 20 i plus 3 to jest 23, więc spełniłem ten cel, więc tak naprawdę nie muszę tej karty zrzucać, tylko sobie dołożę do swojej planszetki, bo mam na to miejsce, więc dzięki temu uniknę 5, oszczędzę 5 punktów. A to się myślę, że uda zrobić, bo nie jest takie ciężkie. Gdzieś te dwa sektory jeszcze na pewno podbiję i powinno być ok. Poza tym drugą rzeczą, o której zapomniałem, zagrałem agendę z ręki. I ta agenda mówiła, że oprócz tego, że karą jakby, albo że spełnić warunek tego kryzysu jest to, że muszę wydać dowolny zasób. Takim zasobem byłaby energia, którą miałem. Bez problemu, więc też został spełniony. Dobra, przechodzimy do etapu C. Pierwszym krokiem jest skirmisz. Atakują mnie w tym momencie za 1 i 1 to 2. I tak, jak tu mnie zaatakują, to jeden się wywali na tym Starbase. Ja mam więcej inicjatywy, więc ich pokonam. Więc tu mnie mogła zaatakować. Jak mnie zaatakują za dwóch, jeden zginie na Starbase, więc będę musiał odrzucić swój żeton. Zapomniałem jednak zagrać chyba tej technologii. Wystawić sobie. Aha, zapomniałem tak. Tutaj mogłem dograć żeton i wystawić sobie jeszcze jeden sektor. Więc o tym zapomniałem, ale trudno. Po prostu w czasie walki. Jak to mogę zrobić? Bo nie jestem teraz atakującym. Aha, podczas skirmish mogę po prostu odrzucić, żeby wygrać w fazie evaluation. Więc w ten sposób dzięki Autonomous Drones wygrałem. Mam to z głowy i co? Muszę zapłacić jeszcze kary. Muszę wydać 1 energii, 1 materiału. Mam 0, ale mam 5 kredytów, więc płacę kredytami. Drugi krok to jest utrzymanie. No i tutaj będzie problem przez to, że musiałem odrzucić ten żeton, bo mam teraz 2, 4, 6, 7, 8, a mam tylko 6 jedzenia, więc sobie tego nie doliczyłem. 6 wydaje, nie mam żadnej energii, żadnych materiałów, więc brakuje mi 2, za każde brakujące minus 3 punkty, więc spadam na 8. Jednak lepszą opcją było poświęcenie tej technologii zdecydowanie, albo pamiętanie o tym, żeby dograć tą kartę i bym wygrał, gdybym miał tutaj drugi sektor defense. No nic. Następnie mam jeden obszar, który ma 6 populacji i ma 3 gildie, co najmniej 3 gildie, więc mogę wystawić jedną kosteczkę do safe haven. Poza tym następna rzecz, etap trzeci. Spełniłem ten warunek, że mam jeden z torów na poziomie pierwszym lub wyższym, więc mogę dostać dwa kredyty albo żeton handlu. No, będę chciał uzyskać żeton handlu i myślę, że jako nagrodę uzyskam sobie nowy żeton bounty. Będzie to plus jedno jedzenie, plus jeden materiał. No, trochę za późno. No, ale przynajmniej już nie mam na zero, tylko coś jest. Po prostu będzie dodatkowy punkt wpływu za chwilę. Bo teraz punktuję moje agendy. I tak, za każdy czysty sektor mam 3. Mam 3 takie sektory, to jest 9 punktów. Więc idę na 17. Za każdy obszar sektor defense mam 1 punkt. Nie mam takich obszarów. I za każdy sektor ze stocznią mam 2 punkty. Mam jeden taki obszar, więc to jest. Są 2 punkty. Za każdy żeton bounty mam 1 punkt, 4 punkty, 23. Za każdą jednostkę na mapie, na czystych sektorach 1 punkt, to jest 1, 2, 3, 4, 5, to jest 5 punktów. 28.
czterech technologii nie mam jeszcze i mam za każde dwa sektory, ale mam tylko trzy, więc to jest tylko 5 punktów. 33. No biednia, muszę powiedzieć, że trochę biednia, ale myślę, że zaraz się rozkręcę. Więc powiem szybko, co zrobię. Przygotuję nowe karty heroiczne, przygotuję nową talię. Ten żeton usunę z gry już od razu i technologie drugiego poziomu, czy zaawansowane technologie zostają nam już, zostają dla nas dostępne. Ta karta zejdzie i wiemy, jaka wyjdzie, więc zaraz ją też rozpatrzę. Dobrze, doszedł nam Heroic Politics, Temptation i Prosperity. I teraz tak, muszę dołożyć żeton Harbingera na każdym lifcie. Do tego, że to reclaim na każdym sektorze przyległym do tych szczelin. Więc są dwa takie sektory i to jest bardzo kuszące, masz trzy takie żetony, więc sporo. Nie będę się wymieniał oczywiście, bo nie mogę i w fazie C muszę umieścić jedną kosteczkę na każdym sektorze z Harbingerem, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery takie obszary. Te nie bolą, tutaj będzie gorzej. No i oczywiście zaczynamy rundę od tego, że odkrywamy nowy kryzys. Jest to jedynka, więc łatwy start teoretycznie. Burning Bridge znowu to jest ten militarny. Po tym jak zbuduję gildię, muszę usunąć z sektoru Bounty Token i Reclaim Token. No to jest spoko, albo jaka kara, mogę usunąć Starbase albo stocznia. Są do zrobienia, ale nie wiem kiedy. Dobrze, w miarę mam plan na tą rundę. Bym chciał przejąć, myślę, dwa sektory i trochę rozbudować moją obronę. Zacznę od tego, że zagram kartę Prosperity, ale wezmę sobie tą heroiczną. I tak. Zagram ją razem z żetonem, żeby wykonać wszystkie trzy akcje. Pierwszą akcją to będzie usunięcie gildii. Myślę, że sobie usunę tą gildię bankową z niedomowego sektoru, więc spada o 4 moja produkcja z 6 na 2. I tak, mogę wziąć żeton handlu, więc sobie go biorę i od razu dodaję sobie dwa zasoby. Myślę, wezmę jeden nauki, bo mam mało, z 1 na 2 i jeden sobie wezmę kredytów, więc mam już 4 i mogę usunąć Dragon Harbingera i będę chciał usunąć, myślę, że usunę, ciężka decyzja, chyba ten usunę, sprawdzę póki co. Następnie z tej akcji mogę dobrać agendę. Agendę wezmę sobie tą ze wsparcia. Ta mi da na ten moment 11 punktów i raczej więcej mi nie da, bo nie planuję budować gild żywności, więc farmerskich, więc wezmę w ciemno znowu i mam takie opcje. To jest ciekawe, mam plus 10 więcej utrzymania, daje 6 punktów i za każdy sektor z trzema różnymi gildiami dostaje 5 punktów, więc to jest potencjalnie dobre. To im daje 7 punktów, jeżeli mam korupcję, na której jest jedną lub więcej korupcji na agendach. I tak samo punktuję za... Nie, tak punktuję akurat za 3 gildie dowolne, 4 punkty. No zdecydowanie myślę, że nie będę chciał brać tej, bo nie planuję mieć korupcji na swoich agendach, bo one nie punktują wtedy. Więc dobiorę sobie to do ręki. No i ostatnie stąd. Muszę wydać 2 dowolne zasoby. Więc wydam 2. Jeden materiał i jeden kredyt. Albo trzymać 4 zasoby. Wezmę sobie jeden kredyt, jeden materiał, jeden energii i jeszcze jeden nauki sobie wezmę. I mogę się przesunąć na tym torze, co mi pozwala dobrać żeton handlu. I z tego żetonu handlu dobiorę sobie pon, żeby aktywować jedną jednostkę.
Na koniec oddaję ten żeton handlu z powrotem do puli. I trochę to ryzykowne, ale wrzucę sobie na razie tą kartę na planszę. Odkrywam nową. Jest to poziom trzeci. Zobaczymy, co tu będzie strasznego. Full capacity. Jak rozpatruję kartę produkcji, production focus, z tego co pamiętam, to jeżeli robię nadprodukcję, to muszę zrobić nadprodukcję w dwóch różnych typach. W innym przypadku muszę deaktywować flotę albo ściągnąć flotę z planszy. Ok, no to chyba to poczekamy, jak będę miał taką dobrą produkcję. I cóż, kontynuuję swój plan, zagrywam politykę, ale zagram sobie politykę heroiczną ponownie. I zagram ją z żetonem handlu. Zacznę od górnej akcji, zapłacę 2 kredyty oraz 1 nauki. Z 4 na 2, z 3 na 2. Mogę się przesunąć na niebieskim torze, co mi pozwala wziąć agendę wsparcia znowu. I zobaczmy dwie nowe. Tutaj mamy tak, jeżeli nie mam korupcji, to 7 punktów na obszarach, więc to jest całkiem spoko. I za każdy obszar bez pustych miejsc na gildię 4 punkty. Ten mi mówi, że jeżeli mam 2 gildie energii oraz 2 gildie materiałów, dostanę 6 punktów. I za każdy obszar z gildiami bankowymi dostaję 3 punkty. No to będzie dużo trudniej do zrealizowania, więc ta jest całkiem spoko tak naprawdę, więc może już sobie nawet zatrzymam. Ta idzie na spód, ta z powrotem. No i oczywiście mogę wziąć jeszcze żeton handlu, więc biorę żeton handlu i aktywuję sobie jako bonus jedną flotę. Następnie mogę zapłacić jedną naukę, czyli z dwóch na jeden spadam, bo wykonuję tą akcję, i 2 energii, więc 1 energii, 1 kredyt zapłacę, aby najpierw przeprowadzić atak. I będę chciał zaatakować ten sektor swoją jedną korwetą. No trochę to lipnie niby wygląda. Ale mogę odrzucić jako atakujący żeton handlu po to, aby dostać jeden approach, jeden salvo absorption. Więc w fazie approach to mi zadaje jedno obrażenie, ale absorbuję je. Przechodzimy do etapów salvo. Oni mają inicjatywę pierwszą, więc pierwsi strzelają. No ale mam, absorbuję te obrażenia. Ja strzelam, dzięki torpedom zadaję jedno obrażenie więcej, więc 2. Więc dosyć gładko z nimi wygrałem. Mam tutaj parę bonusów. Przede wszystkim żeton 4 punktów dostaję, więc to jest 7 punktów dla mnie, 40 razem już. Następnie tego bożka umieszczę oczywiście sobie na planszy kryzysu ekonomicznego. Sektor defense spada z planszy i mam 3 żetony reclaim. Całkiem sporo. Zaraz zobaczymy, czy wyjdą jakieś ciekawe. Zobaczmy. Najbardziej to bym chciał... A wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że... Dobra, muszę tak zrobić w tym momencie. Co tu mamy? A, nie, te żetony. To są bounty, a my mamy reclaim, czyli te lepsze. To będzie tak. Pierwszy to są 4 punkty wpływu. Zawsze coś, ale liczyłem na jakąś może gildię lepiej, albo sektor defense. Tu mam gildię materiałów, całkiem spoko. Albo jeden zasób. Tą gildię energii. No dobrze, 2 gildie są spoko. Materiały oraz żółta gildia energii. I wzrasta mi o 4 poziom produkcji obu tych. Energia idzie już na maksymalne 13, materiały idą na 11. I z drugiej części mogę usunąć jedną jednostkę z przyległego sektoru. Myślę, że usunę tą jednostkę. No i z ostatniej akcji mogę
usunąć sektor z niedomowego, znaczy usunąć instalację z niedomowego sektoru, więc sobie usunę tą. Dzięki temu mogę ściągnąć korupcję z obszaru i mogę jeszcze usunąć Harbingera. Myślę, że będę chciał usunąć tego w tym momencie. Więc te wszystkie rzeczy tak. Zagrałem żeton, on spada. Kryzys będę chciał, myślę, ciągle dołożyć do moich, do puli moich kryzysów, póki co. Jest tego sporo, no ale to dobra, niech tak będzie. I to jest koniec tej tury, więc nowa. To jest kryzys poziomu drugiego. Dobrze, że nie wojna. Wojna teraz by mi bardzo pokomplikowała. Co tu mamy? Internal unrest. Muszę albo dwie jednostki z powrotem cofnąć sobie z domowego sektoru, co jest opcjonalne, albo stracić 3 jedzenia jako natychmiastową karę. Dobra, myślę, że kontynuuję ciągle ze swoim oryginalnym planem. Zagram sobie kartę Reinforcement. Będę chciał dorzucić do tego agendę. I myślę, że zdecydowanie będę chciał zrobić wszystkie 3 akcje z tej karty również. Więc zacznę od agendy. Mogę aktywować jedną jednostkę, mogę wystawić jedną instalację, będzie to mój Starbase i jak wystawiam go, to mogę podnieść w tym sektorze populację o 1, więc wzrasta mi produkcja materiałów na 12, energii mam już max. Następnie będę chciał deaktywować jedną jednostkę, a przesunąć się na dowolnym torze. Będę się chciał przesunąć na tym torze, co mi da aktywację jednostki oraz jeden żeton handlu. I w tym momencie wybiorę sobie teraz mi się przypomniało. W poprzedniej turze tam gdzieś raz dobrałem sobie i energię, i naukę, a muszę wziąć albo to, więc powiedzmy, że nie miałoby to znaczenia, że powiedzmy, że wtedy wziąłem 2 nauki, a teraz wezmę po prostu 2 kredyty. W ten sposób. I tutaj jeszcze 4 punktów wpływu sobie nie dodałem, z tego wszystkiego zapomniałem. Z tych żetonów. Gildię wystawiłem oczywiście. Więc żeton dobrałem, aktywowałem jednostkę i mogę wystawić jeszcze jedną instalację. No i oczywiście będę chciał kolejny Starbase wystawić. I on mi pozwala podnieść populację w takim sektorze, więc przyrost nauki mi wzrasta z 4 na 5. Energię mam na maksa. No i ostatnie, co zrobię, to... Właściwie nie ostatnie, drugą rzecz, którą zrobię dopiero, to zapłacę 2 materiały, jeden materiał, jeden kredyt, aby w każdej stoczni wystawić sobie jednostki. Moje bazy się liczą jako stocznie, więc tu jest jedna, tu jest jedna i tu jest jedna. Ponadto zrobię ostatnią akcję i wydam mój ostatni kredyt zamiast energii, żeby wystawić i wystawię sobie, myślę, że wystawię sobie sektor defense w razie czego tutaj, tą instalację i mogę przesunąć do 5 jednostek i przesunę 2, 4 i 5. Więc możemy tak to rozdzielić, niech sobie leżą. I to tyle. Żeton handlu z powrotem oddaję. I ten kryzys. Kryzysami się robi już nieciekawie. Jeżeli go dołożę, będą mnie atakowali za 4. Jak wyjdzie wojna, będzie kiepsko. Mimo wszystko ja podejdę ryzyko i na razie sobie wrzucę. Chociaż będę miał problem później, żeby z domowego sektoru 2 jednostki zdegradować, więc ta karta kryzysu mi zostanie na stałe.
No dobra, to jest tylko jakby coś 5 punktów, a żeton destrukcji, czy jak on tam się nazywa, daje 20 punktów, więc niech tak zostanie. Oby tylko nie wyszła wojna. I mamy tak drugi poziom. Okej, okay, to nie jest najgorzej. Oczywiście na końcu rundy powinienem wsunąć tą agendę sobie tutaj. Takiej jeszcze nie mam. I co ta karta nam mówi? This is our world. Po tym, jak zaatakuję obszar, muszę mieć nieskorumpowany obszar z trzema lub więcej jednostkami. Albo natychmiastowa kara, zapłacić dwa energii, położyć korupcję na agendy wsparcia. Okej, okay, to jest do zrobienia. No dobra, jestem zupełnie spłukany. Mam tylko jedno jedzenie i dwa nauki, więc muszę zagrać produkcję. Robię najpierw w górę, mogę się przesunąć na zielonym torze. Bonus jest przesunięcie kolejne. Mogę podnieść nieskorumpowaną populację. Podniosę to na szósty poziom. Dzięki czemu energią na maksa, ale materiały na 13 pójdą, więc też już jest maksymalnie. I teraz robię produkcję. Produkuję 5 jedzenia, więc z jednego na 6 idę. I produkuję po 15 energii i materiałów, mam 0, więc idę po prostu na maks. Niestety nie zrobiłem nadprodukcji. I teraz za każdą gildię podstawowego typu dostaję 1 punkt. To mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 takich gildii, to jest 7 punktów, więc idę na 51. I jako karę wezmę sobie, znaczy wezmę sobie natychmiastową karę, dołożę korupcję na wsparcie oraz muszę zapłacić 2 energii. Przecież to już nie jest żaden problem. Myślę, że czas na podbój. Oczywiście zajmę to ze swoją agendą. Zacznę od agendy, mogę aktywować sobie jedną jednostkę i wystawić jakąś instalację. Będzie to, powiedzmy, sektor Defense 2. Albo wiecie co? Czekajcie, nie, wstrzymam się. Zrobię to w innej kolejności, tak teraz sobie pomyślałem. Najpierw zapłacę 2 energii, więc z 13 na 11 i mogę wykonać atak. Więc będę chciał polecieć tymi i jeszcze te dwie jednostki tu przyniosę. Tak naprawdę nie. Wystarczy mi, że tylko jedną przyniosę. Te dwie sobie tu zostawię. I co tu mamy za sytuację w tej walce? Nie ma żadnych sektorów obronnych, więc tutaj nie ma żadnych obrażeń approach. Przechodzimy do salwo. Ja mam inicjatywę. Mam tutaj swoją korwetę, więc jedno dodatkowe obrażenie, więc dwa i ten sektor jest przejęty. Dostaję taki oto żeton 2 punktów. Przy czym, jeżeli dostaję żeton i mam już 5, a miałem 7, to spełniam ten kryzys. A i jak byłem atakującym, to muszę mieć co najmniej 3 jednostki. Aha, muszę mieć przynajmniej 3 jednostki na nieskorumpowanym sektorze. To tego naprawdę jeszcze nie zrobiłem. Czy ja teraz nie odkryłem kryzysu? Karę za to już poniosłem. Nie odkryłem nowego kryzysu teraz, tak mi się wydaje. Byłaby to jedynka, więc aktualnym kryzysem jest usunięcie korupcji na 100 lub przesunięcie korupcji, ewentualnie dostanie korupcji, ok. Chyba zapomniałem odkryć karty. Więc co tu się dzieje dalej? Dostaję punkty za swoje żetony, to jest 9 punktów, z 51 na 60. Dostaję jeden żeton bounty, jeden żeton replay. Tutaj mam jeden nauki, całkiem spoko, przyda się. A tutaj mogę wystawić gildię bankową. Więc jeden nauki, już mam 3 i gildia bankowa na tym sektorze, więc
poziom przyrostu mojej kredytów mojej nauki idzie z 2 na 5. I teraz mogę spełnić ten kryzys. Po tym, jak umiejscowiłem gildię, mogę ściągnąć z mapy żeton Bounty i żeton Reclaim. I żeton Bounty to będzie ten, i żeton Reclaim to będzie ten, bo tego sektoru raczej nie będę atakował. Więc trochę z kryzysami tutaj się uporałem. Pierwsza opcja. Teraz zrobimy drugą opcję stąd. Mogę zapłacić 1 energii oraz 1 kredyt. Aha, nie mam kredytów. To nie zapłacę tego. No cóż, nie wykombinuję tego, więc zrobię tą akcję zamiast tej, co planowałem. Zapłacę 3 materiały, aby aktywować 2 jednostki. Oczywiście jeszcze mogę jedną jednostkę aktywować z agendy, no i w takim wypadku postawię tutaj tylko, myślę, że sektor obronny. No i dobrze, zacznę od tego, że tak, ta agenda 10 utrzymania może być ciężko mi zdobyć. Lepiej punktuję za gildię, z teraz 6 punktów nie będę miał, potencjalnie i tak nie zapunktuje mi ona nic, bo jest przysłonięta tą korupcją. Trochę głupie miejsce postawiłem, no trudno. Podmienię sobie. Myślę, że potencjalnie to mi może dać więcej. Zobaczymy, czy to tak się stanie. Te żetony oczywiście już sobie dokładam do mojej puli. Oraz będę chciał ten kryzys dołożę do ekonomii, póki co. Więc teraz, żeby pamiętać, odkrywam kartę i jest to wojna. Po wojnie będę musiał do przyległego sektoru Voidborg dołożyć sektor Defense, w obszarze, w którym się będzie toczyła wojna. Dobrze, zagram trochę. Nie wiem, jak to nazwać, taką akcję. No jak to karta Temptation. Bardzo mnie kusi, żeby to zrobić. Nie wiem, czy to będzie najlepsze. Może to być dosyć ryzykowne. Będę chciał użyć jeszcze do tego swojego żetonu handlu. Taki był plan generalnie. Gdybym nie przyuważył, że mi brakuje kredytu, to chciałem sobie wziąć tą agendę i dograć do tej karty. Jeszcze jeden sektor zaatakować, no ale gdzieś mi umknął ten kredyt jeden. Więc dobra, mamy tutaj 3 akcje do zrobienia. Pierwsza akcja będzie ta środkowa. Mogę dobrać korupcję na swoją planszetkę. Będzie to na to miejsce. A następnie mogę i poruszyć ten tor. Poruszę się tu. A następnie mogę poruszyć dowolny z torów. Poruszę ten tor. Ten tor pozwala mi dobrać technologię. Wezmę sobie technologię. Myślę, że wezmę sobie technologię. Nie wiem, czy to będzie miało znaczenie tak naprawdę, ale wezmę sobie technologię Energy Sense. Ta technologia pozwala mi jako obrońcy, jeżeli zadaję jedno obrażenie w fazie approach, to zadaję dodatkowe jedno. Zdaje mi 4 punkty, więc idę na 64. I mogę wydać 2 lub 5 energii, żeby aktywować jednostki, przy czym myślę, że to nie będzie mi konieczne, bo te 2 i tak zamierzam zaraz gdzie indziej spożytkować, więc nie będę robił tego drugiego bonusu. A jeżeli chodzi dalej o karty, to będę chciał wydać 4 dowolne surowce. Wydam sobie 2 materiały, 2 energii. Żeby otrzymać 4 dowolne surowce, będą to 2, 3, 4 kredyty sobie dam. I mogę wykonać podstawową akcję z mojej karty preferowanej. Będzie to akcja dobrania kolejnej technologii. Płacę 1 kredyt, 1 nauki za to.
technologię, którą dobiorę, to będzie moja technologia podstawowa, znaczy zaawansowana, już ale podstawowa mojej frakcji. Ona pozwala, tak jak poprzednio, wydać żeton, żeby dostać jeden salvo approach, ale tym razem dwa. Jeden approach absorption, ale za to dwa salvo approachem. Absorption i do tego ma podczas fazy skirmish, w fazie C, evaluation, wygrywam automatycznie, nie muszę odrzucać żetonu. Jako bonus dostaję jeszcze żeton oczywiście i będę chciał otrzymać dwa kredyty z tego żetonu, chociaż może pożywienie. Dobra, wezmę dwa pożywienia, to jest 6 na 8. I w związku z tym, że ta agenda i tak mnie nie punktuje w tym momencie, bo mam korupcję, odrzucę ją po to, aby aktywować sobie jedną jednostkę floty, wystawić jedną w moim sektorze domowym. Dobrze. I mogę zrobić produkcję dwóch różnych zasobów. I myślę, że zrobię sobie oczywiście energię, bo to mi pozwoli nadprodukować. Mam 9, a produkuję 15. Mam 10 materiałów, produkuję 15, więc to też jest nadprodukcja. Dwie nadprodukcje. Dostaję za to 6 punktów, czyli mam 70. Poza tym mogę umieścić jedną kosteczkę, bo zrobiłem dwie nadprodukcje w jednym safe haven, dwie nadprodukcje w jednej turze, więc z bonusu myślę, że usunę Harbingera, czy może nie, czy może się wstrzymam, może póki co, mogłem to usunąć sobie w takim razie. Teraz tak pomyślałem, może lepiej było usunąć inną agendę. To mi dawała chyba mniej punktów. Wybaczcie. Gram solo, nikt nie widzi. Nie wyrzucę tej agendy, bo ona mi da w przyszłości więcej, tylko to podstawowo z mojej frakcji, ona nie daje tak dużo punktów. I jako bonus usunę sobie korupcję. Będzie to ta korupcja za safe haven. I jeszcze tutaj się dzieje sporo rzeczy, o czym zapomniałem. Ulepszyłem swoją startową technologię, więc to spełniłem. Zrobiłem nadprodukcję w jednej turze. To musi być production focus, więc tego nie zrobiłem niestety. Usunąłem agendę, nie usunąłem agendy. Tego też nie zrobiłem, więc zrobiłem mniej niż myślałem. No ale trudno. Więc ten żeton zwracam sobie z powrotem. I co? Na koniec tury rozpatruję tą wojnę. Atakują mnie za 1, 2 w tym momencie tylko. Więc gdziekolwiek wlecą, to się bronię. Bo zadaję jedno obrażenie z moich Starbase, czy to sektor defensów. I jak zadaję przynajmniej jedno, to dostają jeszcze jedno, więc 2 na dzień dobry im zadaję. Przy czym muszę wybrać jakiś sektor. I sektor, który im się najbardziej opłaca, to ten. Ma najwięcej populacji, jest czysty, ma najwięcej gildii, więc tu będę atakować, więc do przyległego sektora muszę dołożyć jeden sektor defense, więc jedyny ten jest sektor dostępny z tego pola, bo to nie są sektory Voidborn. Tyle, wojna rozpatrzona. A nie, bo jeszcze muszę to zapłacić: dwa materiały, dwa energii i jedną naukę. Więc to zostało rozpatrzone. 6 kart zagranych. Możemy przejść do etapu C. W etapie C najpierw muszę umieścić jedną jednostkę Voidborn na każdym sektorze z tym Harbingerem, więc tylko jest jeden taki sektor. Następnie robimy skirmish, ale od razu go wygrywam dzięki mojej zdolności.
Jedyne co, to ciągle myślę, że muszę zapłacić zasoby z kryzysu, więc z powrotem. Teraz z 13 na 11 spada energia, materiały i zero nauki już mi zostało. Ostatnią naukę zapłaciłem. Wyżywienia. Wyżywienia mam 2, 4, 5, więc nie tak dużo tak naprawdę. 5 jedzenia mam 8, więc jeszcze 3 zostaną w zapasie na przyszłą rundę. Teraz mam jeden obszar, który ma 6 populacji i ma 3 gildie, więc mogę umieścić kolejny poziom Safe Haven. I z tej karty za każdy żeton Reclaim mogę dostać żeton Bounty. 4 takie żetony bym dostał, to były 4 punkty w tej agendzie. Teraz tak pomyślałem, ale bardziej mi się podoba to, jeżeli nie mam żadnych żetonów zniszczenia, to mogę usunąć jedną korupcję. Korupcję będę chciał usunąć, myślę, że z sektoru. Na razie ta niech sobie tam będzie na tym torze. I czas na punktowanie moich agent. Mam tylko 3. Pierwsze daje mi tak, 3 punkty za każdy czysty obszar. Mam obszarów 1, 2, 3, 4, 5 czystych, to jest 15 punktów, całkiem przyzwoicie, 85. Jeden punkt za każdy obszar z sektor defense. Mam 2 takie obszary, więc są 2 punkty. I mam jeden obszar ze stocznią, to są kolejne 2 punkty. Tutaj, jeżeli mam 4 technologie, to są 4 punkty, a są, więc idę na 93. I za każde 2 czyste sektory mam 5 punktów, więc mam 10 punktów za to, 103. Jeżeli mam 10 utrzymania, nie mam niestety. I za każdy obszar posiadający 3 różne gildie dostaję 5 punktów. Na razie mam tylko jeden taki obszar, więc to jest 5 punktów. Póki co za mało zapunktowałem, ale 108 wynik, ale planuję rozbudować tą agendę. Dobra, ja się zajmę przygotowaniem, więc nowe heroiczne karty wejdą, ustawię znowu talię, żeton mogę już teraz ściągnąć, będę jeszcze musiał nowe karty wystawić akcji zaawansowanych i wyjdzie nam nowa karta etapu trzeciego. Mam tutaj wszystko przygotowane. Karty poziomu średniego muszę w trzecim cyklu dołożyć Harbingera, dołożyłem go tutaj do militarnego celu. Wyszedł mi Progress, Innovation i Conquest. Innovation nie będę mógł zagrać, bo nie mam tej karty niestety. Jeszcze tak. 4 nowe technologie, więc coś nowego będę mógł teraz zbudować. Bo mam zarówno Starbase, Energy Cells mam też i mam też Torpedoes. A karta w cyklu trzecim to będzie The Last Stand. Znowu mamy 6 rund, to jest bardzo dobrze. Muszę położyć sobie 2 razy korupcję na moje agendy. Jestem mocno skorumpowany. Muszę dołożyć żeton trójki na sektor Voidworn albo na upadły dom i będę chciał, myślę, tutaj sobie dołożyć i teraz mogę albo wystawić gildię, albo wystawić jednostkę. Zdecyduję się wystawić gildię i to będzie gildia jedzenia w tym miejscu, przy czym pójdę już na maksa z produkcją jedzenia na 13. A na koniec będę punktował za swoją agendę. Lub jeżeli mam za każdą skorumpowaną agendę, dostanę 3 punkty. Może być to rzecz w tej rundzie. Pierwsza karta kryzysu jest to dwójeczka. Czyli muszę zaatakować jakiś sektor z dwóch różnych przyległych obszarów albo zdeaktywować dwie jednostki. Ta deaktywacja chyba będzie bardziej prawdopodobna.
Dobrze, na pewno będę się chciał pozbyć tych korupcji, bo mam ich za dużo. Zagram na początek Prosperity, ale zagram to... nie, dobrze, Prosperity po prostu sobie zagram. I tak, zacznę może od tej akcji. Wydaję jeden materiał. Mogę się przesunąć na tym torze, przy czym muszę deaktywować jedną jednostkę. I mogę wziąć żeton handlu, z którego będę chciał skorzystać, aby aktywować tą jednostkę. A następnie wezmę sobie agendę i agendę będę chciał wziąć ze wsparcia znowu, więc to biorę jeszcze jedną korupcję, położę sobie ją tutaj. Wezmę dwie w ciemno, bo tam mnie nie interesuje. Tam mi daje za dwie każde gildie energii 5 punktów i muszę mieć 6 lub mniej mojego utrzymania. To może być ciężkie. To mi daje 7 punktów, jeżeli mam korupcję na torze i za każde dwie gildie materiałów 5 punktów. Myślę, że ogólnie moja i tak będzie lepsza, ale na wszelki wypadek sobie dobiorę tą. Ta idzie na spotkanie, więc osuwanie mojej korupcji trochę nie idzie, ale spokojnie. Teraz będę chciał wykonać tą dolną akcję. Deaktywuję sobie jedną jednostkę. Płacę jeden materiał, jedną energię. Mam 10 energii, 9 materiałów. Mogę wystawić instalację. Wystawię sobie doki, żeby punktować lepiej tak naprawdę tylko. I wezmę sobie tą agendę z dominacji. Myślę, że mogę za nią dobrze zapunktować. Nie wiem tylko, czy ją zagram. Odkrywam nową. I wrzucę sobie ten kryzys z powrotem na planszę. Odkrywamy nowy i wyszła wojna. Najgorzej jak mogło być. Dobrze, moją reakcją na tą sytuację będzie zagranie karty polityki. Na początek wydam... Oczywiście wydaję to z żetonem. Zagrywam 3 akcje. Wydaję 1 kredyt, aby dostać 1 żeton handlu. I będę chciał w bonusie otrzymać 2 nauki. I następnie mogę poruszyć korupcję. Tą korupcję będę chciał poruszyć tutaj. A to jeszcze powinna być baza przecież. Następnie, właściwie to tą korupcję będę chciał poruszyć lepiej. O. Następnie wydam 2 energii oraz 1 kredyt, aby ulepszyć sobie żeton. Ulepszę sobie 4 na 5. I mogę wykonać atak. Ten kryzys też powinien być tutaj. Trochę tutaj różnie mieszałem. Mam nadzieję, że wszystko z powrotem wróciło na swoje miejsce, ponieważ rozpatrywałem wiele różnych możliwości. Ta wojna wyszła mi o 1 kartę za szybko. I znowu bym zrobił to w złej kolejności. Zamiast tego, już nie będę sobie cofał surowców ani akcji, które zrobiłem, najpierw to powinienem zrobić. Wydać 1 nauki, aby się przesunąć na tym torze. Muszę deaktywować jednostkę. Dostaję 8 punktów. To jest 114. I mogę poruszyć 5 jednostek, co jest bardzo ważne. Na pewno ta jedna jednostka się poruszy tu. Ta jednostka się ruszy raz tutaj. To mamy w sumie 2 ruchu. I ta jednostka się ruszy tutaj. To mamy 3 ruchu razem. I teraz będę chciał wykonać atak. Będę chciał zaatakować tą jedną flotą,
i tą jedną flotą. No niestety to spowoduje, że tracę ten region, ale i tak bym go stracił. Pojawiają się tutaj dwie jednostki Voidborn oraz Jotun Bounty. Ja w fazie walki oczywiście odrzucę żeton handlu, aby zanegować jedno obrażenie salwo, jedno obrażenie i dwa obrażenia salwo i jedno approach. Więc ginie mi jedna jednostka, a nie dwie w fazie approach. I teraz salwo. Ja, oni atakują piersi, ale ja mam dwa absorption, więc tutaj przyjmuję pierwsze obrażenie. Ja strzelam, mam torpedy, więc zadaję im dwie rany, więc ta jednostka została pokonana. Wszystkie te instalacje od razu spadają i dostaję żeton chwały. Razem mam 4, 9, 12 punktów za to. 126. Teraz jeszcze tak. Będę chciał zlikwidować te dwie jednostki, aby spełnić cel tej karty kryzysu ze swojego domowego sektoru. Następnie zaatakowałem sektor z dwóch różnych obszarów, z tego i z tego, więc spełniłem tą kartę kryzysu. Przesunąłem też kartę z toru cywilizacji, więc to też jest spełnione. I chyba mogę kończyć rundę. Oddaję żeton handlu i rozpatrujemy atak. Atak mam za 1 plus 2 to jest 3. I każdy sektor może zostać zaatakowany oprócz domowego. W tym na pewno wygrają. W tym jak zaatakują za 3, skiną im dwie jednostki, zostanie jedna. Przy czym oni mają w tym ataku 2 salvo absorption, więc strzelamy się nawzajem, przy czym oni to pochłaniają, zabijają mnie, więc ten sektor też mogą przejąć. Następnie mogą zaatakować ten sektor, ale tutaj dostają od razu 3 obrażenia i giną, więc tu nie będą chcieli. I mogą zaatakować jeszcze ten sektor. Tutaj wlatują, dostają 2 obrażenia, zostaje im jeden. Strzelamy się nawzajem, zadaję im 2 obrażenia, oni mają salvo absorption, mi zabijają jednego. Znowu się strzelamy, ja znowu atakuję pierwszy, mam więcej inicjatywy, zabijam im jednego i wygrywam. Więc tu stracę jednostkę, tu zginą wszyscy, a ten i ten sektor mogę przegrać. Więc patrzymy tak, najwięcej populacji są takie same, największa ilość gildii to jest ten. Więc zaatakują mnie tutaj z siłą 3, 2 giną, tak jak już wcześniej zrobiliśmy. Ginie mi ta jednostka też, przyjmują ten sektor, spada ten sektor defense, dochodzą tutaj dwie jednostki oraz żeton bounty. No, straciłem 2 sektory przez to, ale straciłem takie 2 najsłabsze, myślę, wydaje, więc bardzo niekorzystna wojna. Do tego muszę dołożyć jeszcze jedną jednostkę Voidfall do jakiegoś przyległego sektoru, w którym toczyła się ta walka. A nie, to by było jakbym się obronił, a się nie obroniłem, więc spoko. Czas na nowy kryzys. Jest to 2. I mamy Fatal Experiment. Po tym jak będę rozpatrywał kartę innowacji, to muszę odrzucić gildię nauki. Przy czym nie mam karty innowacji, więc tego nie zrobię. Jako karę mogę skonsumować technologię. Jeszcze oczywiście nie rozpatrzyłem tego. Powinienem stracić jeden energii, jeden materiał i jedną naukę. Dobrze, wojny mi nie grożą. Zagram sobie już produkcję na punkty. Na początku się mogę przyznać na tym torze, co mi pozwoli usunąć korupcję.
Następnie mogę zapłacić jedno jedzenie i jeden energii, aby usunąć korupcję i poruszyć do 5 jednostek mojej floty. No, nie będę żadnej chciał poruszać. I na koniec robię produkcję. Robię 15 jedzenia, więc z dwóch idę na maksa, więc to jest nadprodukcja. Robię 15 energii, to mam 5, więc to jest kolejna nadprodukcja. I produkuję 15 materiałów, więc to jest, mam 8, więc to jest kolejna nadprodukcja. Co mi da razem? 3 nadprodukcje dają mi 9 punktów, 135. I jeszcze dostaję za każdą gildię podstawową 1 punkt. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bo to muszą być nieskorumpowane. 7 punktów, więc 142. Następnie zagrałem kartę produkcji, zrobiłem dwa różne zasoby nadprodukcji, więc została spełniona. No i mogę dodać sobie kolejny poziom Safe Haven. Ten kryzys sobie wrzucę, tak czy siak on daje 5 punktów, tu sobie go położę, odkrywam nową kartę. Zrobiłem trzy rzeczy, nie położyłem żetonu. Powinienem go położyć i teraz oddać. Co tu mamy? Kolejny poziom drugi. A karta, która wejdzie, to jest Investing in People. Przed tym, jak przesunę ten tor, to mogę wydać albo dwa nauki, albo dwa kredytu. Lub natychmiastowo wydać 4 energii jako karę, co pewnie zrobię. Potrzebuję bardzo żetonu handlu, więc muszę zagrać tą kartę. Niestety będę musiał rzucić jakąś agendę. Rzucę tą, bo jedną już taką mam na ręku. Chociaż ta jest chyba fajnie punktująca, aczkolwiek spadło trochę z niej. I mogę dobrać żeton handlu, który pozwoli mi dobrać, powiedzmy, dwa nauki. A następnie mogę zrobić produkcję dwóch różnych rzeczy i będę chciał wyprodukować kredyty oraz naukę. Teraz mogę wydać jeden nauki oraz jeden kredyt, aby pozyskać technologię. No i będę chciał pozyskać te gwiezdne bazy ulepszone. Dzięki nim, jak wystawiam gwiezdną bazę, to mogę usunąć korupcję z obszaru albo podnieść populację, jeżeli nie jest spaczony. I oczywiście też mogę mieć już dwie gwiezdne bazy na obszarze. Ja tą gwiezdną bazę będę chciał sobie tu położyć, aby to usunąć, tą korupcję. Więc jak widzicie, pozbyłem się wszystkich korupcji, tylko nie w tej kolejności jak trzeba, za późno to zrobiłem. Zostaje jeszcze 6 punktów, więc 148. No i stąd, tak jak mówiłem, będę chciał otrzymać 4 energii, znaczy zapłacić 4 energii z 15 na 11. Się pozbyłem tego kryzysu, więc odkrywamy nową kartę i to będzie przedostatnia. Trójeczka. Mamy tutaj Hidden Novarcon Riches. Przed tym, jak robię produkcję kredytów, to muszę rzucić gildię z niedomowego obszaru kredytów, a w innym przypadku będzie atak za plus 1. Zagram sobie kartę Conquest, sparuję to razem z agendą i zacznę od tego, że zapłacę 2 energii, aby wykonać atak. Będę chciał, myślę, tymi dwoma jednostkami polecieć sobie tutaj. Tak naprawdę jedna mi wystarczy nawet, bo odrzucę sobie żeton handlu, aby dostać swoje absorpcje obrażeń, więc mam jeden
Approach Absorption, więc ten sektor defense nic mi nie robi. W fazie salvo, oni strzelają piersi, ale mam salvo approach, nic mi nie zadają. Ja strzelam, przy czym mam torpedy, zadaję dwa obrażenia i oni polegli. Nagrodę dostaję kolejny żeton, a więc punkty, więc mamy 15 razem punktów. Idę na 163. Ten sektor ma specjalną umiejętność, że mogę ściągnąć korupcję. Przy czym, no, akurat jak na złość nie mam żadnej. Lub dostać 5 różnych zasobów. Wezmę sobie zasoby. Wezmę sobie 3 kredyty i 2 nauki. I po zdobyciu go odwracam na drugą stronę. I on będzie miał populacji 1. Do tego drugą akcją mogę aktywować jedną jednostkę, właściwie nie drugą akcją, tylko akcję agendy i wybudować tam instalację. Buduję sobie oczywiście moje gwiezdne bazy i to mi pozwoli podnieść populację o 1. No i z tej akcji zapłacę 1 kredyt oraz 1 energii, aby poruszyć korupcję. O zgrozo, nie mam żadnej. To za ironia. I mogę dobrać agendę. No, może spróbuję jakąś agendę support, chociaż już raczej nie zagram. Co tu mamy? Jeżeli mam 3 gildie zielone, a mam, to jest 7 punktów i za każdą, za sektor z naukową są punkty 4, więc to jest co, tylko 4 punkty. Tutaj, jeżeli mam spaczenie, to jest 7 punktów i aha, nawet miałem chyba tą już kartę wcześniej i 4 punkty za każdy obszar, który ma 3 różne gildie, więc to jest 12 punktów, więc teoretycznie daje więcej, więc sobie ją zatrzymam. Te wracają, ta idzie mi na rękę. I co? Wszystkie akcje zagrane. To gildię sobie, czy gildię, agendę sobie wkładam. Kryzys rozpatrzę jako atak na mnie, bo oni atakują mnie teraz 1 plus 1 stąd, to jest 2. Gdzie nie wlecą, mam obronę. Na domowie nie mogą, więc 2 od razu mi z miejsca giną. Muszę przy skutecznej obronie dołożyć sektor defense na przyległy obszar i tak naprawdę wybraliby sobie cel, jako cel myślę ten obszar, więc dołożymy tutaj jedną obronę im. Ostatnia tura w grze. Karta druga. I jest to Scientific Breakthrough. Jak rozpatruję kartę skupienia Progress, to musiałbym zrobić nadprodukcję. To jest to możliwe. W innym przypadku taki sam efekt jak wcześniej, czyli atak za 1 plus więcej. Powinienem jeszcze sobie odrzucić żeton jeden, bo mogę mieć tylko 4 na koniec rundy. No i na koniec zagram kartę Temptation razem z agendą. Będę chciał wykonać dwie akcje. Pierwszą akcją zrobię sobie podstawową akcję polityki. Zapłacę kredyt, żeby dostać żeton handlu oraz poruszyć korupcję, więc płacę kredyt. Biorę żeton handlu, z którego będę chciał otrzymać powiedzmy 2 kredyty. Następnie otrzymam korupcję, czy tam spaczenie, położę sobie je na swoją planszetkę i mogę się poruszyć
na którymś z torów i będę się chciał poruszyć na tym torze. Więc muszę zapłacić, deaktywować dwie jednostki. Ulepszam sobie na początku jeden żeton, a później punktuję za żetony, więc sobie jedną trójkę na czwórkę zamienię. I punktuję. Mam 9 plus 5, 14 punktów. Czyli 177. No i zrobię swój ostatni atak jeszcze. Wysyłam tą jedną korwetę. Pole, które mi da najwięcej, tak naprawdę tylko jedną mogę zaatakować. Mogę zaatakować tu lub tu. Myślę, że tu mi da więcej punktów, więc wlatuję tą korwetą. Przy czym wydaję oczywiście żeton handlu, aby dostać swoje absorpcje, więc to mi nie zadaje nic. W fazie salwo oni nie zadają mi nic, a ja im zadaję od razu dwa obrażenia. Więc zostali pokonani. To spada. Zostaje kolejny żeton bounty i moja produkcja, której chyba nigdy nie obniżyłem nawet. Powinno być 2 plus 3, 5. Mam 5. Zapomniałem obniżyć, ale to nie miało znaczenia, myślę, nigdzie. Dostaję żetonik. Będzie to jeden dowolny zasób. No, wezmę sobie jeden kredyt. Akurat te żetony zazwyczaj dają zawsze też jeden punkt nauki, nie nauki, wpływów. Mi się trafił na koniec taki, który nie daje nic. Więc to było na tyle. 6 akcji zagranych. Raz, dwa, trzy. Coś mi brakuje. A, jeszcze tutaj. 4, 5, 6. Dobra. Tak. Prosperity, Politics, Temptation, Production, Scheme i Conquest. Na koniec było Temptation. Dobrze. Tą agendę sobie wsuwam pod spód oczywiście. I przecież wygrałem walkę, więc ponownie dostaję swoje 14 punktów, więc to 91. Ten kryzys sobie wrzucę w tym miejscu. I co? Przechodzimy do fazy C. Od razu z miejsca wygrywam walkę w fazie C. Dzięki Autonomous Drones. Jedyne co to muszę zapłacić tutaj zasoby. Jedna nauka, dwa materiały, dwa energii. Następnie wyżywienie mam 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 pożywienia z 15 na 4. Następnie mam dwa obszary, które mają 3 gildie, mają 6 populacji, ale tylko już jedną mogę, jedno safe haven wybudować, co mi pozwoli w bonusie usunąć tego bożka z planszy. I możemy zrobić coś stąd. Na pewno będę chciał robić górną rzecz, więc będę chciał zapunktować za jedną ze swoich agent. Zrobię to za chwilę, bo może najpierw przepunktuję wszystkie i zobaczę, która mi da najwięcej, żebym nie musiał dwa razy sobie liczyć. A więc pierwsza daje mi za każdy czysty sektor 5 punktów. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć czystych sektorów, to jest 15. Sektor defense jest 1, to jest 16 i ze stoczniami to są 2. Więc to jest 20 punktów. 211. Tutaj, jeżeli mam 6 lub mniej
wyżywienia to nie spełniłem i za każde dwie gildie energii mam trzy, więc to jest tylko 5 punktów ta agenda daje, więc na pewno jest słabsza. To mi daje 4 punkty, jeżeli mam 4 technologie, to mam. I za każde dwa czyste obszary 5 punktów, więc mam 5, 10, 15 punktów, czyli to daje 19, troszkę mniej. 235. I na koniec ta agenda, jeżeli mam dwa obszary 5 plus, czyste dodaje 4 punkty i daje 4 razy za każde przesunięcie się na torze niebieskim, więc to jest 16 punktów, plus 4 to też jest 20. Więc czy to wybiorę jako punktowanie z tej agendy, to jest 20 punktów. Łącznie mi to daje 275, mój wynik. Nie najgorzej nawet. Ta wojna bardzo mnie wyłamała. Miałbym o dużo, dużo lepszą rozgrywkę. Naprawdę byłem przygotowany, miał wszystko fajnie przekalkulowane, myślę, i dużo punktów bym tam zdziałał. No ale niestety. Policzmy za to, jak jest wynik Whiteburnu. Więc tak, zaczynają na dzień dobry ze 100 punktami. Bo gram na poziomie średnim. Nie ma żadnych riftów, nie ma żadnych safe haven, nie ma żadnych tokenów, nie ma żadnych harbingerów, te się nie liczą, tylko na planszy się liczą. Nie ma żadnych skonsumowanych technologii. Karty kryzysu są dwie, więc to jest 10 punktów. Upadły dom jest, to jest 3 punkty. Korupcji mamy sporo. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Siedem mi wyszło, przepraszam. 2, 4, 5, 6, 7. Czyli 7. Za każdą korupcję 2 punkty to 14, więc mają 127. I teraz skorumpowane populacje. To nie jest populacja Whiteburn. Tu mamy 5. 8, 13, czyli równe 140 punktów. Wynik końcowy 275 do 140, znacząca przewaga, no ale to jest drugi scenariusz, nie jest taki trudny. Przeszedłem w tej grze wszystkie scenariusze solo, niektóre na poziomie trudnym też. Te dalsze są naprawdę cięższe. Tutaj muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o tę grę, pierwsza runda, chyba we 45 minut planowałem pierwszą rundę, a dwie pozostałe razem 45 minut. Jedynie przy tej wojnie się zatrzymałem też na dłużej, bo różne opcje brałem pod uwagę, ale jakbym, co bym nie zrobił, to bym stracił sektor i to bym stracił taki dobry sektor, jeden z tych właśnie z 6 populacji. Więc stwierdziłem, że lepiej mi wyjdzie stracić dwa słabe, bo później i tak bym je odzyskał, a nie chciałem tracić instalacji. Więc to się udało. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do kolejnych filmów. Na razie.